dotychczasowa kariera Harry'ego Kane'a pełna jest zadziwiających sprzeczności. Z jednej strony mówimy o trzykrotnym królu strzelców Premier League i najlepszym strzelcu Mistrzostw Świata, który w trakcie przeszło 10 lat zdobył na piłkarskich boiskach ponad 500 goli. Z drugiej ani jedna z tych bramek nie będzie tą, którą kibice mogliby wspominać latami, jako że żadna z nich nie przełożyła się na ani jedno trofeum w karierze 30-letniego Anglika. Napastnikowi, który w poszukiwaniu upragnionego triumfu zamienił Londyn na Monachium coraz częściej, zamiast podziwu dla dotychczasowych dokonań, towarzyszą szyderstwa i złośliwości, i to nie tylko ze strony jego piłkarskich oponentów. Jak to możliwe, by będąc jednym z najlepszych i najskuteczniejszych snajperów w najnowszej historii futbolu, nigdy niczego nie wygrać? I czy za taki stan rzeczy odpowiadają wyłącznie czynniki zewnętrzne, na które nie ma on wpływu, czy jednak w jakimś stopniu to wina samego Anglika? Sponsorem kanału jest fuksiarz.pl, który w ramach specjalnej oferty Zero Ryzyka na Start gwarantuje zwrot 100% stawki pierwszego zakładu do 50 zł w przypadku przegranej, a zwrócone środki można wypłacić od razu bez konieczności obrotu. Link do promocji w opisie filmu. Ktoś brutalnie, ale nie bez jakiejkolwiek racji, mógłby stwierdzić, że gole zdobywane przez Harry'ego Kane'a są w zasadzie kompletnie bez znaczenia. Szczególnie jeśli porównamy go z legendarnymi napastnikami, jak choćby Didierem Drogbą, który mimo że nie trafiał do siatki tak często jak Kane, to jednak zdobył 12 bramek w 15 różnych finałach, co w jego przypadku przełożyło się na całkiem pokaźną gablotę trofeów, czym całkowicie przyćmiewa dorobek Anglika. Na koniec dnia klasy sportowca, w tym przypadku piłkarza, nie definiuje jedynie sucha liczba bramek, ale czego sami doświadczyliśmy przyglądając się przez te wszystkie lata karierze choćby Roberta Lewandowskiego, przede wszystkim to, w jakim stopniu owe gole przekładają się na końcowy sukces, czy to klubu, czy reprezentacji, i jak wpływają na historię futbolu. A w przypadku Kane'a ten wpływ jest niemal niewyczuwalny. Owszem, dla samego tylko Tottenhamu zdobył w trakcie 10 lat blisko 300 bramek, ale jak sam przyznał jeszcze jako gracz Londyńczyków, kiedy zamykam oczy, wyobrażam sobie, jak wznoszę trofeum za Mistrzostwo Anglii. Oddałbym za to moje następne 100 bramek. Tak się bowiem złożyło, że zarówno Tottenham, jak i reprezentacja Anglii, dwie drużyny, w których Kane spędził lwią część swojego piłkarskiego życia, przez długie lata nie potrafiły wygrać niczego znaczącego. I to przez naprawdę długie, bo koguty swój ostatni sukces datują na 2008 rok i wygrany 16 lat temu Puchar Ligi, zaś Anglicy na jakikolwiek triumf swojej reprezentacji czekają od blisko 60 lat. Kiedy więc Kane latem 2023 zamienił jedną z tych bezpłodnych drużyn na klub, który zdobywanie trofeów ma wręcz wpisane w swoje DNA, po raz ostatni kończąc sezon z pustymi rękami 12 lat wcześniej, wydawało się, że tym razem klątwa zostanie złamana i nic już nie stanie na przeszkodzie, by 30-latek wreszcie położył rękę na pierwszym w życiu pucharze. Niestety, wszystko wskazuje na to, że porażka to motyw przewodni całej jego kariery. W literaturze słowem tragizm określa się sytuację głównego bohatera, który jest skazany na siły zewnętrzne, czyli fatum. Sam nie może decydować do końca o swoim losie, targają nim sprzeczne uczucia, co zawsze prowadzi do klęski. I takim tragicznym, piłkarskim bohaterem wydaje się właśnie Harry Kane. Tylko czy na pewno w grę wchodzą tu wyłącznie siły zewnętrzne i to wszystko dzieje się niezależnie od niego? W jednym z wywiadów Kane przyznał, że tego typu zwątpienie towarzyszyło mu w zasadzie od wczesnego dzieciństwa, że przez całe dorosłe życie miał dużą trudność z odnalezieniem w sobie wewnętrznej motywacji, tak jak choćby wówczas, gdy jako 9-latek z powodu niedostatecznych warunków fizycznych został odrzucony przez Arsenal. Gdy w wywiadach wraca do tamtych czasów, zawsze opisuje je w ten sam sposób, wspominając, że nie ciążyła na nim żadna presja ani ze swojej strony, ani ze strony rodziców. Jego ojciec wręcz zachęcał go do tego, by kompletnie się tym nie przejmował i zapomniał o całej sprawie. I jakkolwiek takie zachowanie można oceniać jako wielce wychowawcze, to jednak patrząc na przykłady innych topowych graczy, nie trudno dojść do wniosku, że większość z nich dałaby się pokroić za możliwość wykorzystania szansy w tak wielkim klubie, co może pokazywać, że Harry już wtedy, do czego dojdziemy za moment, mógł nieco zbyt łatwo godzić się z rzeczywistością.
po nieudanej przygodzie z Arsenalem wrócił do swojego lokalnego klubu Ridgeway Rovers, skąd najpierw trafił na testy do kolejnej londyńskiej akademii, tym razem Watfordu, a z niej do juniorskich drużyn Tottenhamu. Jak sam twierdził lata później, w dość ostrych i gorzkich słowach, to, że zostałem odrzucony przez Arsenal, było najlepszą rzeczą, jaka przytrafiła mi się w życiu. Dało mi to siłę, jakiej nigdy wcześniej nie czułem. Ta dodatkowa motywacja, której brakowało mu wcześniej, pojawiała się też za każdym razem, gdy już w barwach młodych kogutów grał właśnie przeciwko Arsenalowi. Zawsze, gdy wychodziłem przeciwko nim, chciałem pokazać, kto miał rację, a kto się pomylił. Tyle, że nawet ta dodatkowa motywacja nie pozwalała mu przebić się do drużyny, którą prowadził Harry Redknapp, a później André Villas-Boas. Mimo że sezon 2009-10 wciąż jeszcze na poziomie juniorskim zakończył z dorobkiem 18 bramek w 22 meczach, rywalizując już wówczas z piłkarzami o 2 lata starszymi, czym zapracował na pierwszy profesjonalny kontrakt, to jednak wtedy, po pierwszej fali sukcesów, gdy wydawało się, że wszystko zmierza w odpowiednim kierunku, nad jego karierą pojawiły się pierwsze czarne chmury. Po rozbudzeniu nadziei, a nawet otrzymaniu okazji do debiutu w pucharach na szczeblu seniorskim, w klubie nie dawano mu szans na grę w pierwszej drużynie, rozpoczynając cykl niekończących się wypożyczeń. Najpierw do trzecioligowego Leyton Orient, gdzie 5 bramek zdobytych w sumie w trakcie 900 minut spędzonych na murawie nie przekonały sztabu Tottenhamu i po kolejnym pół roku zmarnowanym w Londynie odesłano go na wypożyczenie do Millwall, gdzie Kane, jak sam przyznał, zaczął poważnie wątpić w to, że kiedykolwiek będzie mu dane rozegrać w Premier League choćby jeden mecz. I to mimo, że szło mu naprawdę nieźle. 9 goli w 27 meczach na zapleczu angielskiej ekstraklasy może nie jest wynikiem porywającym, ale już fakt, że 7 z nich padło w ostatnich kilku tygodniach sezonu, zapewniło drużynie spokojne utrzymanie, a sam Harry został okrzyknięty najlepszym młodym piłkarzem roku oraz tym, który uchronił klub przed spadkiem. Na White Hart Lane pozostawali jednak niewzruszeni i nie zmienił tego nawet hat-trick zdobyty w okresie przygotowawczym przed sezonem 12-13, bo po nim czekało go kolejne wypożyczenie. Tym razem jednak do zespołu, który przynajmniej gwarantował mu grę w wymarzonej i upragnionej Premier League. To znaczy, tak się wtedy wydawało, bo już w drugim meczu dla Norwich City Kane doznał kontuzji, przez którą stracił 2 kolejne miesiące, a kiedy już wrócił do zdrowia, Tottenham skrócił jego wypożyczenie, chcąc początkowo dokoptować go do kadry pierwszej drużyny, tylko po to, by 20 dni później znów odesłać go na wypożyczenie. I to znów do niższej ligi. W grającym na zapleczu Leicester Kane miał pomóc drużynie Lisów w awansie do najwyższej ligi. Niestety nie tylko nie podołał temu zadaniu, ale raptem 650 minut spędzone na boiskach przez całe pół roku znów zmusiło go do poważnego zastanowienia się nad sensem dalszej kariery. Myślałem sobie wtedy, skoro nie gram nawet w Championship, to jakim cudem miałbym występować w Premier League? To poczucie zwątpienia i brak jakiejkolwiek wiary w siebie towarzyszył mu aż do 2013 roku, gdy na propozycję kolejnego zesłania odpowiedział kategorycznym nie, mówiąc, że woli zostać w Tottenhamie i nie grać, niż po raz kolejny zmienić klub. Może i miałem umiejętności na murawie, ale brakowało mi wtedy pewności, by postawić na swoim. To, o czym marzyłem jako dzieciak, było tuż obok, a ja tylko czekałem, aż ktoś inny da mi to do ręki. Mówił po latach o tamtej trudnej dla siebie decyzji. Decyzji, która koniec końców opłaciła się z nawiązką, bo portugalskiego trenera wkrótce zastąpił Tim Sherwood, który w połowie sezonu 13-14 przejął stery na White Hart Lane. Punktem zwrotnym był dla Kane'a mecz z Benficą w 1/8 Ligi Europy, gdy wchodząc z ławki na ostatnie 20 minut odwrócił losy meczu, notując 2 asysty w odstępie 120 sekund. Ten występ zapewnił mu grę w pierwszym składzie w ostatnich 6 meczach sezonu, w 3 pierwszych zdobywając gola kolejka po kolejce, w ten sposób efektownie witając się z ligą. Z ligą, ale i z nowym szkoleniowcem, bo jego wyczyn nie pozostał niezauważony przez Mauricio Pochettino, który został nominowany na menedżera w kolejnym sezonie. Argentyńczyk mocno postawił na Kane'a, którego namaścił na nową gwiazdę drużyny, co okazało się strzałem w dziesiątkę. 15 bramek w pierwszej połowie sezonu 14-15, a wiosną jeszcze lepsza forma, która pozwoliła mu niemal w pojedynkę rozprawić się m.in. z 2 derbowymi rywalami. Chelsea, której zapakował 2 gole i dołożył 1 asystę, oraz Arsenalem, przeciwko któremu ustrzelił jakże ważny dla siebie dublet.
W tamtym momencie wydawało się, że napastnik, który swój pierwszy pełny sezon na White Hart Lane zamknął z liczbą 31 trafień we wszystkich rozgrywkach, będzie motorem napędowym drużyny także w tych najważniejszych meczach. Ale już końcówka tamtej kampanii boleśnie rozwiała te nadzieje. Brak amunicji na finiszu sezonu nie tylko sprawił, że Tottenham nie był w stanie ograć Chelsea w finale Pucharu Ligi, tracąc szansę na pierwsze od lat trofeum, ale i na ostatniej prostej Kane stracił pozycję lidera klasyfikacji strzelców na rzecz Kuna Aguero, a Tottenham przegrał walkę o miejsce dające udział w Lidze Mistrzów. Jedynym pocieszeniem dla ówczesnego 22-latka był tytuł najlepszego młodego gracza roku i okazja do debiutu w dorosłej reprezentacji Anglii. I taką huśtawkę, czy wręcz emocjonalny rollercoaster, Kane fundował sobie i swoim kibicom niemal w każdym kolejnym sezonie. Następny rozpoczął bowiem od fatalnej serii 13 meczów, w których trafił do siatki tylko raz, by za moment całkowicie odpiąć wrotki, strzelając w nieprawdopodobnym tempie, wyprzedzając na finiszu Aguero w walce o swojego pierwszego złotego buta i doprowadzając Tottenham na trzecie miejsce w tabeli, najwyższe w całej historii klubu. Niejako w nagrodę, ale też za sprawą bramek zdobywanych w eliminacjach i meczach towarzyskich, niespełna miesiąc po ostatnim meczu ligowym wyszedł w pierwszym składzie Anglików zarówno w dwóch pierwszych meczach grupowych na Euro 2016, jak i w przegranym starciu o 1/8 przeciwko Islandii. W żadnym z nich nie zdobył żadnego gola. A kolejny sezon to kolejna powtórka z rozrywki. Rok wcześniej 13 meczów z jednym trafieniem, tym razem kontuzja uniemożliwiająca mu grę przez długie 3 miesiące, przez co przegapił m.in. pierwszą okazję do gry w Lidze Mistrzów. Ale skoro powtórka, to znów imponujący powrót w drugiej części sezonu, maszynowa skuteczność, 7 bramek w ostatnich dwóch kolejkach, brawurowa obrona tytułu króla strzelców kosztem Romelu Lukaku i wyśrubowanie wcześniejszego historycznego miejsca w tabeli, tym razem kończąc ligę na drugim stopniu podium, jedynie za plecami Chelsea. Do końca 2017 roku Kane miał na koncie 56 bramek w roku kalendarzowym, więcej niż Ronaldo i Messi, wyrywając tytuł zdobywcy największej liczby bramek na świecie po długich 7 latach dominacji wspomnianej dwójki. Kiedy jeszcze w styczniu brakowało mu ledwie 7 bramek do pobicia rekordu wszechczasów Premier League, wydawało się, że będąc w tak kosmicznej formie, przynajmniej w taki sposób uhonoruje swój niesamowity rok. Jeśli nie drużynowo, to choćby indywidualnie zapisując się na kartach historii angielskiej piłki. Niestety, mając na to blisko 4 miesiące, zdołał strzelić tylko 6 goli. W ten sposób nie tylko zmarnował szansę na pobicie historycznego wyczynu, ale też na trzecią z rzędu koronę króla strzelców, którą sprzątnął mu sprzed nosa Mohamed Salah, przy okazji samemu bijąc rekord, o który przez cały sezon walczył napastnik Tottenhamu. Szansą na uratowanie twarzy po tak wielkim upokorzeniu miały być dla Kane'a Mistrzostwa Świata w Rosji. Pomimo tytułu najlepszego strzelca turnieju, który w przypadku wielu innych graczy mógłby stanowić imponujące zwieńczenie kariery, Anglik musiał wręcz niejako wstydzić się tego tytułu, będąc po mistrzostwach nazywany najgorszym królem strzelców w historii mundiali, jako że na jego 6 bramek złożyły się aż 3 rzuty karne, gol zdobyty przypadkowym odbiciem piłki, a do siatki trafiał przeciwko Tunezji, Panamie i Kolumbii, zawodząc później w każdym z 3 decydujących meczów na drodze do medalu, choćby tego brązowego. Bo to nie tak, że Kane został uwięziony w drużynach, które na żadne trofeum nigdy nie miały szans. Nie reprezentował Irlandii, w której za sprawą pochodzenia swojego ojca również miał prawo występować, nie grał też dla ligowego średniaka, a dla drużyny, która przez te wszystkie lata a to meldowała się w czubie tabeli, a to w kolejnych finałach, czy to krajowych pucharów, czy nawet tego najważniejszego, jak 1 czerwca 2019, gdy Tottenham stanął przed najważniejszym testem w całej swojej historii. Finał Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi był też pierwszym meczem Kane'a po wielotygodniowej kontuzji, która wyeliminowała go z gry na 2 poprzedzające finał miesiące. Drużyna, która pod jego nieobecność poradziła sobie wcześniej z Borussią Dortmund, Manchesterem City i Ajaxem, mogła liczyć na to, że to on niejako symbolicznie będzie jej tajną bronią i da jej dodatkową siłę do zwycięstwa w Madrycie, ale zamiast tego Kane był tego dnia cieniem samego siebie. Na początku odcinka powiedziałem, że dla wielu gole zdobywane przez Harry'ego Kane'a mogą wydawać się kompletnie nieistotne z punktu widzenia końcowego wyniku.
I dobrze widać to na przykładzie innego gracza, który tamtego wieczora także wystąpił we wspomnianym finale, tyle że w czerwonej koszulce. Divock Origi, bo o nim mowa, w tamtym sezonie tylko 8 razy wybiegł w podstawowym składzie Liverpoolu, w tym tylko dwukrotnie w tamtej kampanii Ligi Mistrzów. Mimo to za sprawą dwóch bramek w rewanżowym meczu z Barceloną i strzelonego Tottenhamowi gola w finale, w kilka wieczorów dokonał czegoś, czego Kane nie potrafił zrobić przez niemal dekadę. Rozczarowująca passa Anglika w Tottenhamie nie skończyła się na tamtym przegranym finale, bo dwa lata później znów dotarł z drużyną do finału, tym razem Pucharu Ligi, ale do czego Tottenham zdąży już przyzwyczaić, do Londynu wracał znów z pustymi rękami. Podobnie jak z Euro 2020, być może najlepszego dla siebie turnieju, gdy w trzech kolejnych meczach zdobył 4 gole, prowadząc synów Albionu do samego finału, w tym decydującą o awansie bramkę w półfinałowej dogrywce przeciwko Danii. Tylko że co z tego, skoro w owym finale nie zdołał oddać ani jednego strzału, ani stworzyć żadnej groźnej sytuacji pod bramką Donnarumy, zaliczając kompletnie anonimowy występ w momencie, gdy ważyły się losy triumfu. Jednak o ile jeszcze przeciwko Włochom Kane nie ponosił bezpośredniej winy za porażkę zespołu, to już klęska na mundialu sprzed 2 lat mocno obciąża jego konto. 2 gole i 3 asysty w 5 meczach na Mistrzostwach Świata w Katarze zostały bowiem całkowicie przyćmione przez zmarnowany przez niego rzut karny przeciwko Francji, który mógł jeszcze przedłużyć nadzieję Anglików na awans do półfinału. Usilna próba wyrwania się z północnego Londynu i transfer do Bayernu latem 2023 trudno było uznać za coś innego niż rozpaczliwe poszukiwanie miejsca, w którym 30-letni Kane mógłby wreszcie udekorować swoją przeraźliwie pustą gablotę, ale i tu wyśledziły go demony, które nie opuszczały go na wyspach. Tym razem jednak w przeciwieństwie do wielu sezonów i wielu pojedynczych finałów w barwach Tottenhamu, jego rola w klęsce Bayernu wydaje się faktycznie mocno ograniczona. To wręcz nieprawdopodobne, że jeden z najlepszych napastników świata, według wielu jeden z najlepszych w historii tej dyscypliny, dołączając do klubu skazanego na wygrywanie i dominującego w lidze tak jak żaden inny klub w żadnej innej lidze, znów mimo genialnych statystyk indywidualnych, z dużym prawdopodobieństwem zakończy sezon z niczym. Nieprawdopodobne, ale i niezwykle smutne, bo Kane dawno już w tej historii przestał być postacią komiczną, stając się bohaterem tragicznym. Z nieudacznika, jak określało go wielu, który zawodzi w najważniejszych momentach, stał się bowiem pechowcem, którego najważniejsze momenty zaczęły omijać szerokim łukiem. Ale o tym, co stało się z drużyną Bayernu nie tylko pod wodzą Tuchela, ale i na przestrzeni kilku ostatnich sezonów, a także o nieprawdopodobnym sezonie Bayeru Leverkusen, który po 11 latach dominacji zakończy okres panowania Die Roten, nagrałem oddzielne odcinki, do których obejrzenia serdecznie Was zachęcam. Tymczasem dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na temat Harry'ego Kane'a. Czy uważacie, że ten irracjonalny i trudny do wytłumaczenia brak trofeów to w większym stopniu wina samego Anglika, czy może drużyn, do których trafiał i czynników zupełnie niezależnych od niego. Podzielcie się swoją opinią w komentarzach, tymczasem pełnoletnim widzom przypominam o promocji partnera kanału firmy fuksiarz.pl, a wszystkich Was zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka na tym kanale.